No, ostatecznie wychodzi tutaj z korzyścią dla tego niebieskiego zespołu. Doskonały wyrok śmierci zakończy się zabójstwem. Takie życie niestety, chociaż teraz widzimy, że już panowie z Dolnej Alejki praktycznie zeszli na dół, chociaż teraz zobaczmy oporowy stomek bardzo agresywnie wraz z Bad Wolfem. Jeszcze tutaj jest dobitka Death Sentence trafione. Ale nadchodzi Lux, trzeba uważać, 3 na 2, nadchodzi Vicus, ten laser zahaczy, Thresh upada, ale momentalnie heksechowe ultimatum uniemożliwi królowi Dominikowi ucieczkę. Jest ładny flash przez ścianę, prosto w objęcia Andrzeja Dudy, który zabije tutaj rywala swoim bandażem. No i teraz zobaczmy, jest to honorowe jedno zabójstwo, cały czas tutaj widzimy, a mu nadchodzi, złapie tutaj oczywiście Robala, w międzyczasie zginie również Sion. Totalna czystka, górna aleja. Dzięki temu reszta drużyny oczywiście dobrała się do inhibitora, Death Sentence gdzieś tam poleciał, Bad Wolf jest cały czas na dole, cały czas puszuje tą linię, dwie osoby próbują go powstrzymać, ale już nadciąga kawaleria, Wildgrove zagrany, ale to nic nie pomoże, Bad Wolf z kolejnym fragiem, przytrzymany tam gdzieś jeszcze milion, no czy uda się? Dobrze tutaj próbował oczywiście Vicus przytrzymać, no i teraz jedna chyba z ostatecznych walk, Kamil nam wyparowała, ale wyparuje również za chwilę i Lulu, Sion z bardzo małym ilością życia, kurtyna, Death Sentence, co tu się dzieje? Kompletne zamieszanie na Summoner's Rift'cie, inżynierzy cały czas do przodu. Na razie trochę spokoju, chociaż jeszcze, no jeszcze musisz się trochę wstrzymać, bo cały czas tutaj coś się dzieje, cały czas obijani są zawodnicy, no i jest w tym momencie na Dolnej Alejce pierwsza krew. Dlatego Branda, no i właśnie Brand, Flash, W, dziękujemy, dwa fragi w tym momencie dla parowego Tomka. Nie no, nie mogłem być właśnie trenerem. Jestem ciekawy, kto jest w ogóle szef kolerem w zespole inżynierów. Trzeba by było się dopytać. Znaczy, mam wrażenie, że już pytaliśmy o to parowy Tomek. W międzyczasie ginie Cassiopeia, otwiera się kurtyna, ale to raczej nie wystarczy. Andrzej Duda przeniesiony pod wieżę. I razem z Wolfem oddają życie, tam odchodzi Frag Brand, doskonały Ultimate, który zadaje ogromną ilość obrażeń. Baciu, natomiast cały czas strzela z rewolweru, kolejna Mega Inferna Bomb będzie zadawał ogromne obrażenie, doskonały kiting ze strony parowozu Tomka, jest Wingwolf zostawiony, ale to może nie wystarczy, nadchodzi Zach, który ginie po chwili, ale ten granat tańczący dobije tego zawodnika, kolejne zabójstwo dla Yasuo, shutdown na Jinie, kolejny tornado, double kill dla midlanera zespołu czerwonego. Ależ tutaj chaos. Diablo, Dolna Alejka będzie przez niego puszowana. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, chociaż widzimy, że została ta Asha złapana w bańkę, ale to chyba nie pomoże. Diablos! Diablos! Nie wykajtuje, za mało życia, ale w międzyczasie. Nunynek, Memek,